czy argumenty niektórych z was za nie pójściem na wybory. Tak, chcę wam zaproponować inny argument, który być może was do tego przekona. Ta historyjka będzie o pierwszym razie. O pierwszym razie kogoś, kto jeszcze nigdy nie był na wyborach. A chcę was namówić, byście poszli 12. Muszę wam powiedzieć, że w oddaniu swojego pierwszego głosu jest ukryta magia. I biorę za to odpowiedzialność, za te słowa. Jest ukryta prawdziwa magia. Muszę wam powiedzieć, że kiedy pierwszy raz skreślacie X przy nazwisku któregoś z kandydatów, kiedy pierwszy raz przekazujecie swój dowód osobisty, ze swoim imieniem i ze swoim nazwiskiem, ze swoim podpisem komisji wyborczej, już macie wtedy świadomość, że sprawa jest poważna. I kiedy skreślacie ten swój pierwszy głos, dzieje się prawdziwa magia. Dlatego, że w momencie, w którym składacie kartkę, by za moment wrzucić ją do urny, kiedy zakreśliliście ten pierwszy głos, coś dziwnego dzieje się w ciele. Myślę sobie, że żyjemy w świecie, w którym mało kiedy możemy podjąć suwerenną swoją decyzję. Dlatego, że żyjemy w świecie, w którym każdy ktoś czegoś chce od nas i coś nam chce dyktować. Jak nie rodzice, to potem szef w pracy, to potem kolejne osoby, które gdzieś spotykają, chcą, żebyście żyli tak, jak oni tego chcą. I muszę wam powiedzieć, że w momencie, w którym podejmujecie być może pierwszy raz w życiu swoją świadomą decyzję, poważną decyzję, stajecie się dorośli. Bo jest to, bo dorosłość polega też na wzięciu odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za miejsce, w którym żyjesz, za państwo, w którym żyjesz, za miejsce, w którym posługujesz się danym językiem. I kiedy po kilku latach wracasz do tego swojego pierwszego razu, do swoich pierwszych wyborów, wiesz, że wydarzyło się tego dnia coś, co potem pozwoliło ci znacznie mocniej akcentować swoje zdanie, co zbudowało cię jako człowieka. Jako że uważam, że nie ma nic piękniejszego w byciu człowiekiem nad doświadczeniem, nad ciekawość świata, nie ma nic piękniejszego w byciu człowiekiem, wydaje mi się, że jeżeli nie przekonują was polityka na wybory, tak, chcę wam zaproponować inny argument, który być może was do tego przekona. Ta historyjka będzie o pierwszym razie. O pierwszym razie kogoś, kto jeszcze nigdy nie był na wyborach. A chcę was namówić, byście poszli 12. Muszę wam powiedzieć, że w oddaniu swojego pierwszego głosu jest ukryta magia. Magia. I biorę za to odpowiedzialność, za te słowa. Jest ukryta prawdziwa magia. Muszę wam powiedzieć, że magia. Magia. I biorę za to odpowiedzialność, za te słowa. Jest ukryta prawdziwa magia. Muszę wam powiedzieć, że kiedy pierwszy raz skreślacie X przy nazwisku któregoś z kandydatów, kiedy pierwszy raz przekazujecie swój dowód osobisty, ze swoim imieniem i ze swoim nazwiskiem, ze swoim podpisem komisji wyborczej, już macie wtedy świadomość, że sprawa jest poważna. I kiedy skreślacie ten swój pierwszy głos, dzieje się prawdziwa magia. Dlatego, że w momencie, w którym
Składacie kartkę, by za moment rzucić ją do urny. Kiedy zakreśliliście ten pierwszy głos, coś dziwnego dzieje się w ciele. Myślę sobie, że żyjemy w świecie, w którym mało kiedy możemy podjąć suwerenną swoją decyzję. Dlatego, że żyjemy w świecie, w którym każdy ktoś czegoś chce od nas i coś nam chce dyktować. Jak nie rodzice, to potem szef w pracy, to potem kolejne osoby, które gdzieś spotykają, chcą, żebyście żyli tak, jak oni tego chcą. I muszę wam powiedzieć, że w momencie, w którym podejmujecie być może pierwszy raz w życiu swoją świadomą decyzję, poważną decyzję, stajecie się dorośli. Bo dorosłość polega też na wzięciu odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za miejsce, w którym żyjesz, za państwo, w którym żyjesz, za miejsce, w którym posługujesz się danym językiem. I kiedy po kilku latach wracasz do tego swojego pierwszego razu, do swoich pierwszych wyborów, wiesz, że wydarzyło się tego dnia coś, co potem pozwoliło ci znacznie mocniej akcentować swoje zdanie, co zbudowało cię jako człowieka. Jako że uważam, że nie ma nic piękniejszego w byciu człowiekiem nad doświadczenie, nad ciekawość świata, nie ma nic piękniejszego w byciu człowiekiem. Wydaje mi się, że jeżeli nie przekonują was argumenty logiczne, tudzież mniej, jednego lub drugiego polityka, jest polityka. Właściwie wszystko jest polityką, ale nie o tym jest ta opowiastka. Chcę wam powiedzieć, że tak jak rozumiem wasze argumenty, czy argumenty niektórych z was za nie pójściem na wybory, tak chcę wam zaproponować inny argument, który być może was do tego przekona. Ta historyjka będzie o pierwszym razie. O pierwszym razie kogoś, kto jeszcze nigdy nie był na wyborach. A chcę was namówić, byście poszli 12. Muszę wam powiedzieć, że w oddaniu swojego pierwszego głosu jest ukryta magia. 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 I biorę za to odpowiedzialność, za te słowa. Jest ukryta prawdziwa magia. Muszę wam powiedzieć, że kiedy pierwszy raz skreślacie X przy nazwisku któregoś z kandydatów, kiedy pierwszy raz przekazujecie swój dowód osobisty, ze swoim imieniem, ze swoim nazwiskiem, ze swoim podpisem komisji wyborczej. Już macie wtedy świadomość, że sprawa jest poważna. I kiedy skreślacie ten swój pierwszy głos, dzieje się prawdziwa magia. Dlatego, że